wczoraj wieczorem pomyślałam sobie, że jest już kilka rzeczy, z którymi chcę się podzielić. I moja pierwsza myśl to była: Anita, zrób notatki. Ponieważ przyszedł od razu do mnie paniczny lęk, że na pewno gdzieś się zatnę, zabraknie mi słów, gdzieś się zająknę. A więc stoję dzisiaj bez notatek. I wierzę w to, że Duch Święty będzie mi pokazywał, co mam mówić i na pewno powiem to, co mam do powiedzenia, więc diable, nie dzisiaj. A więc zaczynam. Wczoraj do mnie zadzwoniła kobieta, odebrałam telefon i pierwsze, co usłyszałam, to płacz i mówi: musisz mi pomóc, jestem na wózku. Okej. Jak się nazywasz, skąd jesteś? I zawsze robię coś takiego, że mówię ludziom Ewangelię, więc zaczęłam jej mówić prostą Ewangelię Jezusa, którego ja poznałam. Ona mówi: tak, ja wiem wszystko. Ja od rana oglądam twoje ewangelizacje. Ty byłaś na Bemowie, na Wilanowie, na Wileńskim ostatnio, bo śpiewałaś tę piosenkę, to ten cover. Ja mówię: tak. Ona by mogła głosić Ewangelię. Ona miała taki przez cały... Tak miała wiarę wybudowaną. Ja mówię: okej, czy chciałabyś przyjąć tego Chrystusa? Ona mówi: tak. Mówię: dobra, pomodlimy się. Będziesz powtarzała za mną, ale tylko pod jednym warunkiem. Kiedy w 100% zgodzisz się z zdaniem, które do ciebie powiem. Ponieważ nie chcę ciągnąć na siłę ludzi. Chcę, aby poznawali Jezusa w 100%, jeżeli tylko tego chcą. Ona powiedziała: okej. Więc pomodliłyśmy się razem. I kiedy ona przyjęła Jezusa, to chcę wam powiedzieć, ona zapomniała, że jest na wózku. Ona była tak podekscytowana tym, że poznała Jezusa, że dla niej ona na chwilę zapomniała, że ona jest na wózku inwalidzkim. Rozmawiamy, ja mówię: a może coś z tym wózkiem? A, tak, tak. Zaczęła mi opowiadać, że coś spadło ciężkiego na jej plecy i ma jakieś tam coś z nerwami problem i że od pasa w dół po prostu nic nie czuje. Więc pomodliłam się. Wcześniej powiedziałam, o co chodzi z uzdrowieniem i jak ma mówić. I kiedy skończyłam modlitwę, to ona mówi: jestem zdrowa. Ja takiej wiary dawno nie widziałam. Ewangelista bardzo to lubi. Jestem zdrowa. Tak, ja to będę wyznać. I w ogóle nie słyszałam w tej kobiecie niczego, co by ona w ogóle podważała. Chociaż ona w tym momencie nie ruszała nogami, nie wstała z wózka. Ona mówi: jestem zdrowa. Ona do mnie powiedziała tak: wyślij mi adres swojego kościoła, ja przyjadę do ciebie i pokażę ci, jak będę chodzić. Ja mówię: czekam na ciebie. Wyślę ci zaraz SMS-em. W ogóle niesamowite. Więc siostro w Chrystusie, Krystyno, czekamy na ciebie tutaj wszyscy i przyjdziesz tutaj do nas o własnych siłach. I ona zaczęła mi mówić takie rzeczy, że niesamowite jest to, że jak mówię Ewangelię, to mówię w bardzo dużej prostocie. Że tą Ewangelię i tego Jezusa pokazuje tak prosto, że można go chwycić. I właśnie troszkę chcę o tym powiedzieć, bo uważam, że religia chce odczłowieczyć Chrystusa, a religia, która jest w nas, chce odczłowieczyć nas. I chcę troszkę powiedzieć o tym takim etapie, w którym nie dałam się. Paweł mówił o tym, że jeżeli jesteśmy przed Bogiem, to mamy tracić zmysły, a jak mamy być przed ludźmi, to mamy być po prostu normalni, tak? Żeby człowiek nie myślał, że jesteśmy jakimiś tam przygupami albo coś takiego. I ja przeszłam w taki proces, aby być człowiekiem dla człowieka. To było strasznie dla mnie trudne, ponieważ bardziej wolałam latać w tych ponadnaturalnych rzeczach. Ale zobaczyłam, że siła jest w tym. Wierzę, że złapiecie to, o czym chcę do was powiedzieć, ponieważ człowiek potrzebuje synów człowieczych. I takim był Chrystus. Za każdym razem, kiedy diabeł do mnie mówi: jesteś prostakiem, używasz prostych zdań, to ja przypominałam sobie Chrystusa, wielki Mesjasz. Przyszedł na tą ziemię i mówił tak prosto, że chyba prościej się nie dało. I ja zaczęłam taka być. Do ludzi, którzy głoszą Ewangelię i którzy nazywają się ewangelistami, to jest za mało,
że mówisz, jestem ewangelistą. Musisz zobaczyć, w czym jest twoje namaszczenie. Mi Bóg, Duch Święty kiedyś powiedział, Anita, będziesz głosić Ewangelię, będziesz głosiła o kwiatach na grobie i o przebaczeniu. I może ludziom wydaje się, że jestem monotonna w swoich głoszeniach, ale ja zawsze mówię o nowym narodzeniu i o przebaczeniu Bożym i wiem, że na tym jest największa siła. Nie ma, kiedy tylko próbuję coś dokleić, coś jakieś, nie wiem, piękne słownictwo, to traci moc w ogóle. Dlatego znajdź to, swoje osobiste, personalne namaszczenie i chodź w tym. To nieważne, że to może jest proste. Jezus był prosty. I na tym będzie siła i na tym będzie moc. Bądź synem człowieczym dla drugiego człowieka, bo świat naprawdę tego potrzebuje. Ostatnio szłam ulicą i widziałam strasznie przygnębioną panią, a więc się do niej uśmiechnęłam. Potem znowu wracałam i pani znowu szła. I wiecie, co się stało? To ona się pierwsza do mnie uśmiechnęła. A wiecie co? Bo ja się pomodliłam, że kiedy ludzie będą patrzyli mi w oczy, to będą widzieli Chrystusa. I ja wierzę w takie rzeczy. Tylko trzeba być prostym. Dziecinnie prostym.